Siemano wszystkim, tutaj pomidorowy.pl i zapraszam was na trzeci odcinek z gry Spyro the Dragon na PlayStation 1, ale gramy na 3. Więc wróciliśmy z powrotem do Toastiego, by zdobyć ten jeden gem i teraz z tego poziomu możemy się ulotnić, ponieważ nic ciekawego w tym poziomie nam nie zostało. Jej, 1000 gemsów mamy. I widzimy się za chwilę w Peacekeepers. Okej, jesteśmy w Peacekeepers i możemy rozpocząć naszą przygodę w nowym świecie. Więc Peacekeepers to jest świat, który... Mogę powiedzieć jedno, że w tym świecie smoki są bardzo wojownicze. Są mocno nastawione do wojny. I są mocno napakowane, to trzeba przyznać, ponieważ... Nie wiem. Tak zostało to wszystko pięknie ujawnione. Ale cóż, prócz smoków napakowanych, jeszcze w tym świecie pojawiają się gnorkowie, którzy władają armatą, oraz gnorkowie, którzy gotują coś w garnku, oraz gnorkowie, którzy chcą na nas lecieć. Nie tak, że lecieć stosunki miłosne, tylko lecieć po prostu na nas starczą, więc musimy na to bardzo uważać, ponieważ oni są dosyć upierdliwi i... Co jest w nich najgorsze, to to, że musicie potraktować ich rogami, tak jak widzicie tutaj, jak ja skaczę i przyciskam kwadrat. Ponieważ szarża na nich nie oddziaływuje, ponieważ zawsze się gnidy odblokują, tak. Gnidy zawsze się obronią tarczą. Więc proszę bardzo, tutaj mamy... garnuszek z dżemem, z dżemami i życie. 7 żyć mamy. Ale cóż, czas uratować pierwszego drugiego smoka, którym jest Magnus. Hej Spyro, ważka Sparks odwala dobrą robotę chronić cię. Upewnij się, że jest silny, karmiąc go tuzinami motyli. I zastanawiam się jedno, czy Magnus, skoro tak mówi, to czasem czy on nie wpierniczał tyle motyli, skoro jest taki napakowany, taki suchar dnia. Ale cóż, Peacekeepers moim zdaniem jest nawet spoko światem, ja nie narzekam na ten świat. Jest o wiele lepszy niż... Beastmakers. Ale cóż, w tym świecie musimy zdobyć 200 gemów, jedno jajko i uwolnić jeszcze jednego smoka. I to jest armata. Armatę możemy przekierować na lewo lub prawo. I możemy sobie właśnie za pomocą szarży odpalić tą armatę, żeby mogła wylecieć kula, która zniszczy te żelazne skrzynki, które są tutaj. Ponieważ niestety Spyro nie ma możliwości zniszczenia tych skrzynek inaczej. Dopiero w Magic Crafters coś się ujawni. Co to będzie, co pozwoli Spyro zniszczyć takie skrzynki, dowiemy się później. Ale cóż, to jest druga skrzynka i bossem w tym świecie jest Dr. Shemp. Doktor Shemp jest moim zdaniem żałośnie łatwym bossem, aczkolwiek dla początkujących może być problem. Ale będę szczery, ci co nie grali w ogóle w Spyro 1, to mogę wam powiedzieć to, że ja w tej grze w ogóle bossów nie uznaję, że to są bossowie, bo dla mnie to są bardziej przeciwnicy niż bossowie. Z racji z tego, że po prostu nie są oni trudni. Night Flight, czyli poziom lotniczy. Poziom lotniczy zaliczymy sobie pod koniec. I coś mi się język teraz plącze. Nie wiem, czy to jest stres, czy co. A nawet jeżeli jest stres, to od czego? Skoro... Ja już wiem, jak się nagrywa. Ja nie jestem przecież początkujący. Ja już wiem, jak się nagrywa let's play'e. Ale cóż, tutaj nowymi pasywnymi zwierzątkami prócz owiec będą takie kangury skakające. Czy co to jest? No tak, kangury to są małe. Ale w poziomach też się pojawią małe dinozaury, więc musicie na nich... No nie uważać, ponieważ są pasywne, więc wam nic nie zrobią.
I mamy 143 dżemy. I to jest ostatni smok do uwolnienia, którym jest Gunnar. Dobra robota, Spyro. Utrzymaj ten poziom, a na pewno wypełnisz twoje przeznaczenie. Przeznaczenie? Ja tylko chciałem skopać parę. Po prostu swajcz tych wrogów i zabierz skarb. 19 smok uratowany. I tutaj jest gościu z jajem. Oczywiście został on w chamski sposób załatwiony. A został on tak załatwiony, że po prostu dzięki temu, że się zgliczował w ścianie. Gdyby nie to, miałbym z tym problem. Ale cóż. Jajka jeszcze powracają w Spyro Trójce. Wszyscy uważają Spyro Trójkę za najlepszą część, ale ja uważam, że Spyro Trójka nie jest najlepszą częścią. Jest spoko gierką owszem, ale nie jest najlepszą. Bo ma za dużo rzeczy do robienia tak naprawdę. I event z jajkami, tymi, które zbieramy od tych gostków, kończy się w następnym świecie, czyli w Magic Crafters. W świecie, gdzie smoki nadużywają magię. A w Beastmakers są smoki, które wyglądają potwornie. Czyli tak jakby potwory. Więc tak. Tutaj jest Cliff Town, pierwszy poziom, który będziemy robić. A Ice Cavern to jest taki sobie poziom, naprawdę. I ten poziom jest tam na dole. Ja tego poziomu bardzo nie lubię. Bo ma dziwną lokację dżemów tak naprawdę. I sam w sobie jest nudny. Ale soundtrack ma niezły. Tutaj szukałem dżemów, ponieważ to tak jak chyba wspominałem, a jak nie, to dopiero powiem to teraz. Więc to jest standardowa akcja w Spyro. Szukasz dżemów. Na prawo i na lewo. W każdej trylogii nigdy mi się nie udało zrobić tak, że świat czy tam jakiś poziom tak zestuprocentowałem za pierwszym razem. Zawsze musiałem szukać tych dżemów. To jest standardowa akcja w serii Spyro. Szukasz dżemów. Oczywiście gry Game Boyowe troszeczkę to zmieniły, ale teraz możecie być urażeni tą wypowiedzią, co ja teraz opowiem. Ale ja uważam, że Spyro i Crash to były gry, które nadawały się tylko na konsolę PlayStation. Nie żartuję, naprawdę, tak mówię. Możecie się z moją opinią nie zgodzić, ale to jest moja opinia. I wiadomo, każdy może do mnie powiedzieć, że jestem za bardzo rozpieszczony PlayStation, że powinienem dać szansę Spyro na Game Boya, ale jedyne Spyro, jakie jest spoko na Game Boya, to Spyro Season of Flame albo Season of Ice. To jedynie te dwie gry mogę jeszcze jakoś przeżyć, ale Spyro Fusion albo Cortex Conspiracy, czy nie, to było chyba Spyro Purple, Spyro Orange, Cortex Conspiracy, to tej gry nie mogę zdzierżyć. I mamy świat stuprocentowany, więc możemy ruszyć na pierwszy poziom. Cliff Town. I ten poziom jest nawet spoko. Ma fajną nutkę. I tutaj ile dżemów musimy zdobyć, to musimy zdobyć 400 dżemów, uwolnić 3 smoki i zebrać jedno jajko. Wiecie, zbieranie dżemów i jajek, jak i uwalnianie smoków może brzmić łatwo, ale to będzie cierpienie w niektórych światach, szczególnie w Beastmakers, ponieważ tam lokalizacje dżemów, smoków, jajek już nie, ale tych dwóch rzeczy, to jest naprawdę koszmar w postaci platformowej. I tutaj pojawiają się gnorkowie, którzy gotują coś w garnku oraz gnorkowie, którzy się bronią tarczą. I pamiętajcie, żebyście zaatakowali jeszcze ten garnek szarżą, ponieważ inaczej to będzie problem mały, ze względu na to, że w nadzwyczajnym świecie tam są poukrywane dżemy. I zanim będziecie cokolwiek robić w każdym poziomie, upewnijcie się, że czy na prawo i na lewo nie ma żadnego rozdroża albo ścieżki, która nie zaprowadziła was, która by nie zaprowadziła was czasem do dżemów, ponieważ to jest standardowa akcja w też trylogii Spyro, że deweloperzy bardzo lubią
Kuba nie chować takie rzeczy. Ale cóż, uwolniliśmy Halvora. Tak właściwie jak to, jak smok ma przepalić metalową zbroję. Pamiętaj, Spyro, ogień nie niszczy metalu, ale atak rogami powinien załatwić sprawę. Więc pamiętajmy o tym, że atak rogami załatwia sprawy. Do tych gnorków owszem. I w ogóle co jest śmieszna sytuacja z gnorkami, to to, że w pierwszej części głównym antagonistą jest Nasty Nork. Moim zdaniem on jest słabym antagonistą jakby co, ale to jest tylko moje zdanie. Nie mówię, żebyście się zgadzali z moim zdaniem oczywiście. Więc antagonistą w tej grze jest Nasty Nork. I najlepsze jest to, że przeciwnicy dostali imię naszego antagonisty, czyli po prostu w tej części musimy nie na przykład takich gostków z tarczą i tak dalej, tylko musimy załatwić norków. W Spyro 2 natomiast głównym antagonistą jest Ripto. Ripto poznamy w drugiej części. I co jest najlepsze, to to, że Ripto ma swoich właśnie tych podwładnych przeciwników, no po prostu swoich podwładnych. Jego podwładni nazywają się Riptoki. Każda gra ma po prostu takiego antagonistę, że wiecie. Ale cóż, może opowiem wam o walucie dżemów. Chyba mówiłem to w pierwszym odcinku, ale tak czy siak wam mogę przypomnieć, więc każdy z dżemów ma swojego odpowiednika, czyli swoją walutę. Czerwony dżem ma walutę 1 złotówki. Zielony dżem ma walutę 2 złotówek. Niebieski dżem ma walutę 5 złotówek. Żółty dżem ma walutę 10 złotówek. Fioletowy dżem zaś ma 25, czyli wiecie, 25 złotych. I pamiętajcie o tym, ponieważ wiadomo, każdy może powiedzieć, ale pomidorowy, ty tak dziecinnie to wytłumaczyłeś, złotówki, co to ma znaczyć? Otóż wytłumaczyłem to w taki sposób, żeby każdy, kto nie grał w Spyro 1, żeby po prostu wiedział, że to są takie śmieszne waluty. Ale będę szczery, dżemy dopiero będą miały jeszcze większą walutę w Spyro 2, ponieważ w Spyro 2 pojawia się pewien śmieć w grze pod nazwą Moneybugs. I Moneybugs będzie on nas wymagał bardzo dużo, żebyśmy się nauczyli czegokolwiek. Ale zaraz o tym opowiem, ponieważ czas uratować następnego smoka, którym jest Enzo. Hej, co jest tam po drugiej stronie rzeki? Dlaczego tam nie potrzebujesz i nie sprawdzisz? Tak, Enzo, troszeczkę żeś wrednie nam odpowiedział, ale cóż. Więc pewien śmieć pod nazwą Moneybugs się pojawia od drugiej części. I on się pojawia przez chyba wszystkie gry pozostałe. I co jest najgorsze, to to, że on nas żądał bardzo dużą ilość dżemów. Na przykład będzie akcja, że będziecie chcieli się nauczyć pływać, ponieważ Spyro od drugiej części będzie umiał pływać. I będziecie musieli pójść do tego śmiecia, Moneybugsa, i go poprosić o nauczenie się tej mocy. Oczywiście to nie ma rzeczy za darmo u niego, nie, panie i panowie. Żeby nauczyć się pływać, musicie mu zapłacić 500 dżemów. Inaczej ten śmieć was nie nauczy pływać i nie będziecie mogli gry zacząć, ponieważ Spyro 2 w przeciwieństwie do tej części ma więcej takich elementów nowych, ponieważ w Spyro 1 to nową mocą, którą będziemy mieli przez jakiś czas, to będzie moc szybowania nieskończonego. Oczywiście to się pojawia tylko parę razy w grze. I chyba w Spyro 2 nie mam pewności, czy są poziomy lotnicze. Chyba są, bo z tego co wiem, Spyro 2 jeszcze coś nowego prowadził, jakieś punkty. Ale za cholerę nie pamiętam, jak to się... Skill points. To się chyba tak nazywało. Właśnie Spyro 2 to między innymi wprowadził, czyli skill points. Ale cóż, musimy przedostać się teraz na tamtą stronę, więc zaraz tam polecimy sobie. W sumie możemy już. I ta fajerwerka jest specjalnie tutaj wprowadzona, ponieważ ona zniszczy tą żelazną skrzynkę, którą Spyro nie może szarżą zniszczyć. Więc pamiętajcie o tym, że te rakietki, one są bardzo potrzebne. I naprawdę bardzo przyjemnie prowadzi mi się ten let's play. Coś czuję, że ja zrobię ten let's play raz, a porządnie. Napiszcie w komentarzach, czy jestem informatywny i czy podoba wam się, że
tłumaczę te pokazówki, ponieważ moim zdaniem to jest lepsze niż dawanie napisów, bo naprawdę jak dawałem napisy, to miniaturki okropnie wyglądały do filmu. Więc pamiętajmy o tym wszyscy. I dzisiaj sobie nawet długo mogę ponagrywać, ponieważ z godzinkę mogę jeszcze sobie ponagrywać. Więc myślę, że dzisiaj nagram sobie cały Beastmakers, jutro Magic Crafters, pojutrze... Peacekeepers, Magic Crafters, Beastmakers, a potem zostanie nam mój ulubiony świat, gdzie jest mój ulubiony soundtrack, czyli świat pod tytułem Dreamweavers, gdzie smoki bardzo lubią śnić. I co najlepsze jest to, że tam są moje dwa ulubione poziomy, a nawet trzy. Czyli między innymi Jacques, czyli boss, Lofty Castle oraz Dark Passage. Moim drugim, mniej ulubionym poziomem jest Haunted Towers. Ale cóż, przeleciliśmy na drugą stronę i jak widzicie, tutaj pojawiają się sępy. Sępy, musicie pamiętajcie, żebyście zaatakowali sępy, ponieważ sępy mają w sobie dżemy poukrywane, więc jakby zabrakło wam dżemów, to pamiętajcie, że jeszcze jest sekcja z sępami, więc musicie o tym pamiętać. Jeżeli stuprocentujecie oczywiście, ponieważ technicznie ja uważam, że powinno się stuprocentować Spyro jedynkę, ponieważ przecież jest prawdziwy ending w tej grze. Czego nie ma w Spyro 2, bo w Spyro 2 jest tylko jeden ending. Ale cóż, czas uratować Marco. Doszedłeś do najwyższego punktu w Clifton. Możesz dolecieć stąd prawie wszędzie. Na twoim miejscu użyłbym tego wiru, o tam. I to były wszystkie smoki w Clifton. Wszystkie zostały uratowane. Więc teraz tylko trzeba znaleźć sobie dżemy i potem śmiało stuprocentować poziom lotniczy i zająć się następnym poziomem pod tytułem Ice Cavern. Poziom, który bardzo lubię, a tak naprawdę nie lubię. ...325 dżemów. Naprawdę to jest bardzo dużo. I te małe dinozaury, jak wiecie, dają nam dżemy. Motyle. Więc pamiętajcie, bo jeżeli macie Sparksa w takim stanie, jakiego ja mam, to potem mogą wyjść z tego tegesy różne. I czas przedostać się na drugą stronę tutaj, ponieważ tutaj są poukrywane dżemy. Mamy 333. I proszę bardzo, to jest dżem o walucie 25. Więc mamy 365 dżemów. I jest wszystko cacy. I tutaj mamy 370 już. I tutaj jest rozpoczęcie poziomu. Brakuje nam jeszcze tylko 30 dżemów do 100-procentowania tego poziomu. Muszę w końcu się zabrać za Crasha The Wrath of Cortex, no bo tak patrzę sobie, że Spyro mam całego nagranego, a Crasha The Wrath of Cortex w ogóle nie mam nagranego, więc muszę czas to zmienić. Ale cóż, czas polecić po dwa ostatnie dżemy, które są po 10, bo niestety nie ma dżema 20-złotowego, jak ja to mówię. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ale dla tych, co nie wiedzą, to moim zdaniem to jest najlepsze wytłumaczenie waluty dżemów. Tak ja przynajmniej uważam, wy nie musicie uważać. To tylko jest moje zdanie. Ale cóż, o proszę bardzo. I panie i panowie, mamy poziom 100-procentowany. Więc możemy z tego poziomu się teraz ulotnić i zacząć poziom lotniczy, czyli Night Flight. I w ogóle zauważyłem, że mam 21 dżemów na koncie, więc jestem z tego powodu bardzo dumny. Ale cóż, Clifton 100-procentowany, więc czas zacząć Night Flight, poziom lotniczy. Poziom, który bardzo lubię.
I on szczerze poszedł za pierwszym razem. Ale cóż, jak widzicie, Spyro teraz zdobywa sferki. Co to są te sferki? Już mówię i objaśniam. Otóż z tych potworków, z tych dorków, które żeśmy zniszczyli albo pokonali wcześniej, z nich będą teraz wylatywały sfery i jest szansa 50% albo 40%, że wyleci z nich od razu pełne życie. Ale jeżeli tą sferką zapełnicie cały ten okrąg nad życiem Spyro, to wtedy otrzymacie dodatkowe życie. Więc w sumie możecie dwa dodatkowe życie zdobyć dzięki temu. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Niestety w Spyro 2 tego nie ma już. Ponieważ Spyro 2 co innego ma w sobie. Ponieważ w Spyro 1 życia są poukrywane w fioletowych skrzynkach, jak zauważyliście. A w Spyro 2 życia są poukrywane jako motyle w słoikach. Ale cóż. W poprzednim odcinku w ogóle zajmowaliśmy się światem pod nazwą Aristans. Świat, który ma bardzo spokojny... Po prostu jest bardzo spokojny. I smoki są bardzo takie mocno spokojne, jak ja to ujmę. Nie są one wrogo do nikogo nastawione, tylko po prostu chcą spokoju. Ale nowy element, jaki doszedł do tego poziomu lotniczego, to są te latarnie, jak zauważyliście. Latarnie zastępują nam samoloty z Aristans. I pociągi, ponieważ pociągów tu nie ma, zauważyłem. I to jest ostatnia latarnia. Więc dzięki temu można zdobyć darmowe 300 gemów. Więc ten poziom Night Flight uważam za pozytywnie zaliczony. Jestem z tego powodu bardzo dumny. I możemy rozpocząć poziom, którego nie lubię bardzo. I to jest poziom pod tytułem Ice Cavern. Poziom, który zniszczył mi psychikę za pierwszym razem. Więc nadszedł czas na zmierzenie się z tym poziomem. Ice Cavern. Jej, mamy 1900 gemów już. I 22 smoki uratowane. Ale cóż, ten poziom jest dosyć długim poziomem, ponieważ... Coś ciekawego jest tam po prawej stronie, jakby co. Ale sam poziom w sobie ma do zdobycia chyba 400 gemów. No, 400 gemów i uratować 5 smoków musimy, więc to nie będzie takie łatwe. Przy tym poziomie troszeczkę czasu spędzimy, jakby co, ponieważ... Tak, ponieważ tak ktoś chciał. Ale cóż, mamy tutaj pierwszego smoka do uratowania i tym smokiem jest Ulrich. Dobra robota, maluchu. Poczekaj, aż urośniesz tak duży jak ja. Zanim zaczniesz szarżować na dużych wrogów. Czasami zauważam, że smoki po prostu te, które musimy ratować, są zbyt pewne siebie i ogólnie myślą, że są nie wiadomo jak fajne. To troszeczkę jest denerwujące, ponieważ... No co? Spyro jest niski, to co, on jest gorszy? No proszę was. Ale szczerze, smokowie to tylko tutaj się bardziej tak szpanują, ponieważ... W późniejszych światach smokowie dopiero będą się nabijały ze Spyro. Dowodem jest Zane w pierwszym poziomie w Magic Crafters. On po prostu gada takie coś. Spyro, jesteś gotowy na walkę z Nastinorkiem? On, no pewnie, no chyba nie. I to jest najgorszy troll, jaki może być. I tutaj norkowie są kolejni. Ale cóż, uwolnimy Todora. Psst, Spyro! Kilka dużych dorków w tamtej sali nosi zbroję, a w lodowej jaskini zbroja może uczynić ich stopy bardzo śliskimi. Hmm. 24 smoki uratowane. Ale cóż, czego nie lubię bardzo w tym poziomie, to te słupy, które widzieliście, ponieważ tam na tych słupach najczęściej są dżemy. I radzę wam bardzo być spostrzegawczym, ponieważ będzie akcja, że po prostu ominiecie, jak ja, te dżemy. I potem będę... Ja przeważnie miałem wielki ból dupy o to. Bo nie lubię właśnie takich rzeczy. Albo ja nie patrzę uważnie, albo autorzy lubią bardzo mnie trollować. Ale bardziej bym zgodził się z tym pierwszym niż z tym drugim. Z tym drugim!
Jaj, dopiero 25 minut, a mi się dopiero teraz plącze język. Niesłychane, co nie? Więc teraz czas przedostać się tutaj, ponieważ po tej stronie jest ta mała skarpa, gdzie jest klucz. I ten klucz bardzo nam się przyda do skrzynki. I to są ci gnorkowie, którzy lubią bardzo naparzać pięściami. I tutaj jest kolejny smok, którym jest Andor. Thank you for releasing me. Andor, nie mogłeś tego lepiej ująć. Ale cóż, i Andor, i następny smok, którym będzie Asher, oni obydwoje będą mieli ten tekst, czyli dzięki za uwolnienie mnie. Nic dodać, nic ująć, po prostu. Ale co jest właśnie dziwne, to to, że każdy ze smoków, no dobra, większość smoków, będzie mówiło dzięki za uwolnienie mnie. Ale co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że ciekawostka, której nie dopowiedziałem później, ponieważ ja ten odcinek robię za drugim razem, jakby co, to to, że... I tutaj jest ten gnork z pancerzem, którego musimy potraktować rogami. Ale nie o tym mowa. Więc co jest głupie, to to, że większość smoków pojawią się, ci sami smokowie, w ostatnim świecie, czyli Nasty World, ponieważ... Czy to było Gnork World? Chyba Nasty World. Ale w każdym bądź razie. Większość smoków, no tak nie wiem, z 3 albo 4 smoki pojawią się w Nasty World, ponieważ co oni postanowili zrobić, to gdy zostali uwolnieni, to między poziomami oni postanowili znowu zmierzyć się z Nasty Norkiem, dlatego oni znowu pojawią się tym razem tylko w świecie Nastiego. Więc będziemy ich ratować w świecie Nastiego. Smoki w tej części też są debilami, jakby co, ponieważ... Ta. I dla tych, co nie wiedzieli, Spyro w tej części ma głos SpongeBoba. Dopiero w drugiej... Nie, puh! Przepraszam. Spyro w tej części troszeczkę jest wylosowany. Dopiero w drugiej części, czyli w Spyro 2 Riptos Rage, dopiero wtedy Spyro będzie miał głos SpongeBoba. Dobrze to powiedziałem. I ci, co nie zauważyli, to to, że większość smoków z tej gry ma głos klan... Aktor głosowy, który poddawał tym smokom, to jest Clancy Brown, czyli... Doktor Neocortex. I... Baron Praxis w Jacku i Daxterze. Dwójce. A Doktor Neocortex to oryginalna trylogia Crasha Bandicoot. I jak widzicie, uratowaliśmy Ashera, który powiedział standardowy tekst. Dzięki za uwolnienie mnie. I mamy 10 żyć. Nieźle, co nie? Rekord, jaki ustanowiłem w tym let's playu, to było 17, więc wiecie. Troszeczkę żyć tutaj zdobyłem. A w sesji próbnej aż 30. Ale cóż, pamiętacie, o czym wam mówiłem na początku tego poziomu, że to jest sekretna... Jest tam sekretna rzecz, która zabierze nas właśnie do pewnej rzeczy. Ta sekretna ścieżka, to między innymi do tych trzech żyć by nas zaprowadziła tam ta sekretna ścieżka. Ale my te trzy życia zdobędziemy. I tutaj kolejny gnork, który chciał mnie zepchnąć, ale nie udało mu się. I nowymi pasywnymi wrogami w tym świecie będą nietoperze, więc... Pamiętajcie, że jeżeli macie słabego Sparksa, to zawsze możecie potraktować nietoperze szarżą i wtedy wylecą z nich motyle. Nie wyletą, tylko wylecą. I dla tych, co nie wiedzieli, tak, ja znam serię Jack i Daxter, ponieważ pewnie mogliście się zdziwić, jak wymieniłem Barona Praxisa. No dobra, nie główny, ale antagonista w Jacku dwójce, Renegade. Albo po prostu Jacku dwójce, ponieważ w Ameryce w ogóle nie ma tytułu Renegade, tylko w Europie jest. Ale gdy będę robił Jacka i Daxtera, oryginalną trylogię, nie jako maraton, to nagram to wszystko z Playa Trójki z kolekcji HD. Ale cóż, nie mówiąc o Jacku i Daxterze, czas uratować ostatniego smoka tutaj, czyli Ragnara. Dobrze ci poszło, Spyro. Kilka smoków uważa, że nie jesteś gotów. Ja wiem, że są w błędzie. Jestem już gotowy. A na co gotowy?
Ready for what? Spyro nawet nie wie, na co jest gotowy. To już jest po prostu szczyt wszystkiego. Naprawdę. Ale cóż, mamy 384 dżemy. To jeszcze mało, ponieważ musimy zebrać resztę, czyli te tutaj dżemy. Ale spokojnie, ponieważ ja zanim ja tutaj przyszedłem, to minęło troszeczkę czasu. Ponieważ ja, debil, nie wiedziałem, gdzie są te dżemy. I w ogóle, co jest śmieszne, to to, że ja te dżemy potraktowałem jako lampy, więc... To jeszcze bardziej mnie rozwaliło. Ale cóż, pojawiliśmy się teraz tutaj na początku poziomu, ponieważ... Tutaj na początku poziomu mamy 3 życia, tak. Więc dla tych, co nie wiedzieli, jak się tutaj dostać, to proszę bardzo. W taki oto sposób dostajemy się do 3 dodatkowych żyć w grze Spyro 1. Ale spokojnie, ponieważ ja stracę jeszcze jedno życie, ponieważ będę musiał zeskoczyć, bo za cholerę byłem wtedy w chorobie jakiejś, gdzie nie wiedziałem, gdzie są reszta tych dżemów, a byłem bardzo blisko nich, co było śmieszne nawet. Więc po prostu ja spadałem ile wlezie i za chwilę będzie kolejny... Za chwilę po prostu kolejny raz spadnę. Więc to będzie dosyć śmieszne, to co teraz się stanie. Ale cóż, ja po prostu nie wiem, ja chyba byłem pijany, jak nagrywałem tego Spyro, no bo nic w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Co jest dosyć śmieszne. Nawet mnie to rozwala, będę szczery. W tym let's playu będzie bardzo dużo śmierci, to ja mogę wam obiecać, więc ci, co się lubią ze mnie śmiać, no to macie z czego. I tutaj trzeba potraktować te słupy po prostu rogami, ponieważ inaczej te dżemy nie spadną. Jak widzicie, próbowałem nawet szarżą, ale nie wychodziło, więc musicie po prostu potraktować te dżemy rogami. I proszę bardzo, tutaj spadłem. Najgorsza śmierć ever. Najgorsza śmierć ever.